Cześć, z tej strony Szczuri. Chciałbym wam pokazać, jak można zarobić trochę grosza na niskim poziomie, zanim jeszcze zmienimy profesję na 40 poziomie. Questa weźmiemy sobie w Gludin u Leopolda. Nazywa się on Vanquish Remnants. Można tego questa wziąć trochę wcześniej dorobić, ale ja tam się bawiłem z tymi wilkami i coś inne rzeczy robiłem. W tym zadaniu musimy iść do Abandoned Camp i tam zdobyć 100 itemków questowych na All Mahumach. Mówię, 21 poziom, no z tego akurat dużych kokosów nie ma, ale tego pierwszego questa musimy zrobić, bo on da nam przepustkę do trochę lepszego questa, którego weźmiemy w Dion u Sophie. Przy tak niskich ratach każde takie zarabianie kasy przy okazji jeszcze jest exp, jest bardzo efektywne i polecane. Tutaj można zdobyć 3 rodzaje tych questowych itemków. Za każdego jest trochę inna kasa. Są czerwone, niebieskie i żółte. To w zależności od tego, jak silnego tego tutaj Ulmahuma ubijemy, czy sapiera, czy oficera, czy kapitana, czy komandora, czy generała. No, 21 do 30 można robić tego questa. A, jeszcze jedna wskazówka mi się przypomniała teraz. Mówiłem w poprzednim filmiku, że na tych wolfach można fajnie zarobić, na tych wilczkach, te questy, żeby robić, ale okazuje się, że na Interlude, na tej kronice, te wilczki jakby są, się nie sprzedają z tego względu, że nie da się ich zamienić w tego Great Wolfa, na którym można byłoby jeździć. Ale może w przyszłości na tym serwerze zwiększą kronikę i wtedy te wilczki będą miały sens. Ale mówię, na każdej wyższej kronice już te wilki się nadają do zarobku. Jak widać, w questowych itemkach mam już trochę tych odznak. Tych oznak łącznie musi być 100. Nie, że jednego koloru, tylko wszystkie po zsumowaniu muszą być więcej niż 100 sztuk. Można wcześniej oddać tego questa i też dostanie się jakąś kasę, ale powyżej 100 sztuk dostanie się jeszcze specjalny mark, który będzie potrzebny do rozpoczęcia innego questa, właśnie w tym Dion. O. 68, 18 i 17, także jest w zupełności wystarczająco. Kończymy questa i dostajemy Black Lion Mark. No i po to go robiliśmy w głównej mierze, bo od 25 levelu w Dion można zacząć już trochę lepszy quest, na którym się więcej zarabia. Quest nazywa się Hunt of the Black Lion. Wybiera się region, w którym się chce polować na potworki.
Ja mam skille na trupki, także ja wybieram sobie Execution Ground, gdzie będę bił głównie te Near Ghoule Berserkery i Near Crawlersy. I teraz lecimy na lokację. No, z buta niestety Winterlude jest masakra, trzeba wszędzie prawie biegać. Nie ma bezpośrednich teleportów. Biegusiem. Niestety ta lokacja, nie tylko ja znam ten sposób na zarabianie, także tam było dosyć dużo ludzi, walka o mobki. Na szczęście serwer ma tak zrobione respawn mobów, że nie było źle. Także dało się pykać. Ja tu jestem na 25 levelu, co na tej krainie, na tym spotach jest dość nisko. Jak widać, wszystkie mobki są krwisto-czerwone, a to oznacza, że są ode mnie dużo silniejsze. Biały mobek jest mobkiem na moim poziomie, żółty trochę silniejszy, czerwony bardzo silny, a taki czerwień, taka krwista, jest już duża różnica leveli. W drugą stronę to jest zielony, to już jest trochę słabszy ode mnie, a kolor niebieski, taki jasny niebieski, to jest o właśnie Fat Undead Ash, i to trzeba będzie zbierać. Oprócz tego z tych mobków wylatują jeszcze cargo boxy, które też można sprzedać w bardzo dobrej cenie i, co się później okaże, będą bardziej opłacalne niż sam quest. Także podnosić, zbierać. I to jest moja docelowa lokacja i na tej lokacji spędziłem 9 leveli. Miałem jeden level odskoczni, poszedłem sobie na party klanowe na jeden levelek, ale tak generalnie cały czas tutaj solówkę robiłem i sam sobie expiłem. Wracając jeszcze do tych poziomów mobów, zielony słabszy ode mnie, niebieski taki jasny, niebieski dużo słabszy, a takie granatowe aż. To są takie moby, gdzie już jest bardzo duży spadek expa za zabicie tego moba i w sumie się ich nie opłaca ubijać. Tak jak tutaj. Jest jasny, taki niebieski, no to te moby już są dla mnie dużo za słabe. Aczkolwiek jeszcze itemki z nich lecą, ale stwierdziłem, że już nie chce mi się. 9 leveli tutaj spędziłem. No i teraz idę zdać questa. Zobaczymy, jaki będzie zarobek z tego. 1375 sztuk udało mi się tego zdobyć. A tych cargo boxów mam 222, aczkolwiek one są schowane w magazynku, bo były ciężkie i w plecaku było mi... Miałem przeciążenie już. Musiałem je schować. No, oddajemy u tego samego NPC-ka, Sofia. Dajemy. No i co? Dupy nie urwało. Dostaliśmy 48 125 aden. W sumie byłem w szoku, że tak mało. Przez 9 leveli 1375 itemków i mało. No jeszcze tam jakieś 3 itemki dodatkowe, ale to ja jeszcze tego nie sprzedałem. Ale dowiedziałem się, że te cargo boxy można sprzedać normalnie NPC-ka. Tu nawet widać, że koleś sobie siedzi, gościu, i skupuje. On skupował go za 1000 jedną sztukę, to stwierdziłem, że za 1200 spróbuję je sprzedać i udało mi się je sprzedać, także byłem zadowolony z tego zarobku. Polecam. Na razie, hej.